jeszcze coś na wzmocnienie. Mamy kuchnię lwowską, kuchnię ukraińską z ich, no, naprawdę autentycznie dobrymi, smacznymi, nie powiem pożywnymi, bo by to Panie odstraszyło, potrawami. No ale kalorii, proszę Pani się, proszę nie bać, bo we Lwowie mówią tak, że kobieta warta tyle, ile waży. Panowie chyba się ze mną zgodzą, prawda? Jak to się mówi, dobrego ciała nigdy nie za mało. W każdym razie proszę jeść, nie liczyć, zresztą przy tak pięknej pogody, pogodzie, w tak pięknej scenerii, kalorie nie powinny odgrywać żadnego... Ale doktory nam powiedziały, że kto dzisiaj się będzie raczył na rynku krakowskim, to to mu nie pójdzie w kalorie, tylko w rozum. O. Proszę Państwa, zresztą stoimy w miejscu historycznym, jak jesteśmy przyjedzeni, albowiem tam jest restauracja Hawełka, a właściciel i twórca Hawełka, Antoni Hawełka, w 1878 roku zaproponował rozgrymaszonej krakowskiej publiczności pierwsze w Polsce kanapki. Ja wiem, co Państwo powiecie, że kanapki wynalazł Lord Sandwich 1100 lat wcześniej, przed Hawełką, to jest prawda, ale pierwsze w Polsce kanapki były właśnie tutaj. I także smakowały krakowianom, że produkowano je również i sprzedawano w restauracjach lwowskich później, ale zawsze uczciwie, jak to lwowiacy dodawali, a la Hawełka. Warto powiedzieć, że te kanapki u Hawełki, czego dzisiaj się już nie praktykuje, a szkoda, to były kanapki piętrowe. Na parterze była kiełbaska, na pierwszym piętrze był ogórek, na drugim piętrze był pomidor, na trzecim piętrze była szynka. To były kanapki niejednokrotnie wyższe jak dłuższe. Ale od Hawełki wzięły swoje pochodzenie. Później kanapki sprzedawano w ogóle w całej Polsce.